Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Danganronpa V3. Dzisiaj będziemy testować ostatni, jeszcze przeze mnie, przez nas być może nieznany tryb poboczny, jakim jest Monokuma's Test, czyli test Monokumy po prostu. Moi drodzy, tak jak wspominałem, nie wiem jeszcze jak ta seria będzie do końca wyglądała, no bo z tego co słyszałem, to można przejść każdą postacią, ten talent development plan itd. No oczywiście myślę, że nie ma sensu najmniejszego to robić, bo wszyscy poumieramy z nudów. Jeżeli to jest egzekucja długa, to by była bardzo bolesna i bardzo właśnie długa i oj, nawet lepiej o tym nie myśleć. Także myślę, że po prostu do wyjścia trybu nowej gry, który będzie bodajże 3 grudnia, zawsze mi się myli, czy to 3 czy 6 grudnia. Jeszcze wam to oczywiście przypominał, więc nie martwcie się, jeżeli teraz nie znamy dokładnej daty. Znaczy znam datę, tylko ja nie pamiętam dokładnie, czy to 3, czy 6, czy 7. Więc przed samym tym na pewno będę wam trąbił bardzo solidnie o tej serii nadchodzącej, a do tego czasu myślę, że po prostu wtorki i piątki będziemy sobie pytać, to chyba, że gdzieś bardzo nudziło, to może wymyślę jeszcze coś tam innego. Na razie zaczynajmy już bez zbędnych wstępów, bo odcinek pewnie nie będzie specjalnie długi. Dobra, zobaczymy test Monokumy. Stomp. Mono, misiaki, jakiś tam podstęp monomisiaków przebudził armię Monokum. Wydaje się, że one wymaszerowują z piwnicy pod Hopespeak. Żeby ocalić świat, siły Akademii się zmobilizowały, żeby to zbadać. W tym trybie grasz jako postacie z Ultimate Talent Development Plan. Musisz pokonać bossa Monokumę, które się ukrywa 50 pięter pod ziemią. Na początku musisz zarejestrować postać w trybie formowania drużyny. Następnie możesz zejść w podziemia. Pokonaj wrogów i zbieraj ich materiały, których możesz użyć do stworzenia ekwipunku. Pokonaj wielu wrogów, żeby ulepszyć swój ekwipunek. Jedna ważna notatka. Postacie nie rozwijają się w tym trybie. Jeżeli potrzebujesz silnych postaci, zrób je w Ultimate Talent Development Plan. Możesz mieć do 4 postaci w drużynie, co jest polecane. Możesz odblokować więcej postaci i trenować je przy użyciu kart Dev Machine. Dostaniesz karty z maszyny przez pokonanie wrogów albo kupienie jej za pieniądze. Rozwijaj się, walcz, ciągnij karty, rozwijaj, czyli taki tryb. I tak dalej, mam nadzieję, że rozumiesz. Ale to co, mogę przedojść na 3 piętro i na przykład cofnąć się do planu rozwoju? Czy dobrze to rozumiem? Jeżeli jest coś, co nie rozumiesz, spójrz na help. W ogóle pisaliście mi w komentarzach, tylko ja to nie zmieniam oczywiście, bo jestem Gaugan, że mogę zmienić to sterowanie, jeżeli przy odpaleniu gry na Steamie wybiorę tam ten taki, no taki menu konfiguracyjny. Zapomniałem o tym oczywiście, ale dziękuję bardzo za taką pomoc, bo no, myślę, że warto o tym wiedzieć. Powinno być tam dużo detalicznych informacji dla ciebie. Cóż, ciesz się anihilacją armii Monokumy. Myślę, że możliwe, że jeszcze dzisiaj wrócimy do tego trybu drugiego. Bo jesteście, że mam dużo za sobą. Aha, dodaj. Aha, którym mogę dodawać teraz pytanie? To jest przemiana. Czy ja nie mam po prostu kogo jakby użyć? Tak mam to zrozumieć? Mogę wytwarzać różne rzeczy, trochę jak w trybach poprzednich. Okej. Ale chwila. Switch member, remove. Nie, no teraz się cały czas cofam. Okej. O, nie, to nie jest to. Nie, słuchajcie, chyba muszę zmienić to sterowanie, bo normalnie przysięgam, że nie mam pojęcia, który to jest Y, tak zwany. Próbuję klikać przeróżne przyciski, ale po prostu mi to nie za bardzo wychodzi. Także chyba... No nie mam pomysłu, chyba że nie mam... Ale czy to możliwe, żeby nie miał nikogo? O tak, przyszedł. Switch member. Czekajcie, a może jakieś menu sterowania? Nie wiem, cokolwiek? Save. Zapiszę wszelkiwa quit. No to ja to nie zobaczę, ja może sobie wyżej przy was szybko to zmienić, bo poza tym, no niestety. Przyznam wam szczerze, że to jest straszna fuszera ze strony twórcy Frompy,
że takie do czegoś takiego dopuścili, bo to jest, no, dla mnie to jest śmieszne po prostu. Naprawdę widać, że skupili się najbardziej na robieniu tego trybu dodatkowego. Tylko ja to teraz odpalić, żeby to było w odpowiedni sposób. Zaraz to nie rozpinie, to zrobię to. Configuration Tool, i to jest to, co szukałem. Gramy w full screenie. Gramy w takiej rozdzielczości. No i gramy normalną klawiaturą i myszką. Start! Niesamowite, ile problemów potrafi sprawić jedna gra. Okej, pojawia się już, całe szczęście. Wczytajmy. Dojedźmy do mojego save'a. Widzicie, i teraz naprawdę taki jeden mały, wydawałoby się pierdółkowaty, ale jest! W końcu pokazuje normalnie. Boże, dziękuję tej osobie, która to pisała, bo ja kiedyś to odkryłem, ale oczywiście o tym zapomniałem. Te smoku, my zobaczmy, czy możemy coś dodać do tej party. Continue. Party formation. Okej, który to był przycisk? Prawe myszki, no przecież. A, widzicie? Mamy tylko jego wylewelowanego. Ale jazda. Ale jazda. No dobra, ale to jak mam go wybrać? Dobra, mogę go wyflipować jakoś? Szczerze wam powiem, że trochę mnie przerasta ten tryb. Czuję się taki stary człowiek, switch, ale co znaczy switch? O, dobra, udało się, udało się, udało się. Że mam jedną osobę, czyli musimy levelować kolejne postacie, jeżeli chcemy jakkolwiek w ogóle sobie tam poradzić. No dobra. Może zejść do podziemia, ale oczywiście z jedną postacią to nie ma chyba za bardzo sensu, także słuchajcie, no i trochę jeszcze potrzebam was niepewności co do tego trybu, ale to idealnie się zaczyna rozkładać do tego, jak dużo jeszcze mamy do zrobienia, prawda? Bo tak naprawdę, teraz się skupimy na planie rozwoju, to może wyjść całkiem ciekawie, bo powinniśmy idealnie zdążyć, nie chcę wyjaśnień. To już było, teraz się skupimy tak naprawdę na planszówce, dobra. Słuchajcie, żeby było uczciwie, czekajcie. A czemu nie mogę wybrać postaci z jedynki? Na przykład. Czy ja muszę je odblokować w jakiś sposób? No nie gadajcie. No idealnie nie mogę wybrać. Ale chamsko. Dobra, wybierzmy jakiegoś inteligenta w takim wypadku. No, ja myślę, że z inteligencji można by było wybrać Miu i sprawdzić rozwiniętą kartę troszkę. Myślę, że na początek normalny kurs. I zobaczymy, co to wyjdzie. I teraz czekają nas 3 lata i powiedzieliście, że jest jeszcze 4 rok, ale to jest, powiedzmy, że nim się jeszcze skupimy. Aha, nie wiem. O co chodzi z tym Hope Spin Academy? Aha, myli nazwy Hope Spin Academy. Co za nowicjuszka. Ja w życiu jej nie pomyliłem. High Speak Academy. Ale jeżeli to da mi surowce, żeby dalej wynajdywać rzeczy, to pisze się na to. Dobra, lecimy. Pierwszy rok. Jest Hifumi oraz Nekomaru. R5, 6. Teoretycznie chyba bardziej opłacałoby mi się trafić na któryś z panów. Aha, i pominąłem obu w takim wypadku. Superancko. Zatrzymałem się tutaj. Przyjacielski. O, i coś jest. Kazuichi! O, czy to nie ten prawiczek wyglądający jak małpa? O co ci chodzi? Nawet takie obrazy mogą bardzo zaboleć. O, wydaje się dzisiaj być smakowity. Wiem, że jesteś podjarany, ale nie ślij się na moje cyce. Nie ślinie się. Za dużo o sobie myślisz. Masz zbyt wysokie mniemanie o sobie, ha? Nie ma szans, żeby taki ziemniak jak ty... Potato face, ona naprawdę to powiedziała. Mógł odpuścić sobie moje przepyszne ciałko. Nie chodzi tylko o duże piersi.
Zobacz, jak święta jest pamięta Sonia, na przykład. Co robisz, płaskie dziewuchy? Nie zadawalaj się byle czym, jeżeli masz do wyboru ogromną klatę. Pamięta Sonia też jest dostojna w tej kwestii. Ona jest elegancka. No właśnie. O. Naprawdę jesteś prawiczkiem, jeżeli myślisz, że dziewczyny... że ta dziewczyna jest w czymkolwiek lepsza ode mnie. Cóż, jeżeli się ze mną nie doradujesz, to chyba musisz zadowolić się ochłapami. Przestań, jeżeli pamięta Sonia usłyszałaby to... i źle zrozumiała, to pewnie byś błagała o litość. Nikt nie chce słyszeć, jak jęczysz, świnko. O, nawet nie ma sensu cię poprawiać. Och, podnieś łeb do góry. Twoje ubrania są spoko, więc może, jeżeli nie będziesz za dużo się odzywał, ludzie nie zauważą twojej paskudnej mordy. Próbujesz mi sprawić komplement, czy mnie obrazić? Oczywiście, że skomplementować. Aha. Wiem, że nie za często je słyszysz, więc nie zmorz się. To dosyć odważne, żeby taki prawiciel jak ty ubierał się tak jaskrawo. Wszystko masz z jednej firmy, co? Ta. Jestem trochę zaskoczony. Niewiele osób to zauważa. Nieważne, jak się ubierasz, wciąż nie dajesz się do mojego cudownego ciałka. Cóż, siła i inteligencja nam przynajmniej, intelekt nam wzrosły. O! Dostajemy coś? Tak. Skipuję to, słuchajcie, myślę, że nie ma sensu to pokazywać. To one po prostu mówią, że mamy szczęście, że ich spotkaliśmy. Dobra. Zobaczmy, jest Izuru i jest tam z tyłu chyba Ibuki. Może się ruszyć o 3 równo, ale nie jest to dla mnie teraz takie ważne. Spróbujmy ruszyć się dalej. 4, no to rzeczywiście dalej się ruszyłem. Zatrzymajmy się tutaj, jest delikatny rozwój. I mamy czerwiec. Dobra, jest Kazuichi oraz Mondo. Ja bym zrobił na pewno obiegówkę. Tutaj mogę trójkę wziąć i wziąć to w sumie, ale trudno. Może zaraz tutaj z tego skorzystam bardziej. Dobra, jest Gundam i Sonia, ależ przypadkowa para. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, cztery albo sześć? O, obrzydliwe. Planujesz porać w ten stołowy na festiwalu sportu i wygrać dzięki twoim wynalazkom. Upewniłeś się, że przyjdziesz przygotowana. Których wynalazku użyjesz? Wynalazku Sleep and Serve, czyli śpi i serwuj. Sieci Sit and Rally, czyli sieci i się opieraj, coś w tym stylu. Ping Pong Ball Blaster, to jest dobre. Ping-pong blaster. Aha! Mam nadzieję, że wasza gęba będzie pełna kulek. O, poczekaj. Wystarczy. Miu. To nie będzie uczciwe, jeżeli użyjesz tych wszystkich wynalazków. Nie możesz polegać na nich cały czas. Co? Jesteś wściekła? Naprawdę? Ja żartowałam, przepraszam. O Jezu, to jest w sumie ciekawe zestawienie postaci. Pomimo swoich genialnych wynalazków, wciąż zostajesz wciąż na ciebie krzyczą. Biedna. Dobra, idźmy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, wiesz co? Spróbujmy iść na dalsze. Dobra, to jest sporo do przodu. Spróbuję zrobić dużą obiegówkę. Nie wiem, czy mi się uda. To jest spory kawałek do przejścia. A mamy już wrzesień. Jest Kaede i tam z przodu ktoś jest, ale widzę tylko antenkę, to jest Hajime? Cześć, raz, dwa, nie, to ma to, 3, 4, 5, 6, dobra. Podwójny rozwój. 7 level od razu się wbił. Październik. Tutaj bym użył karty ruchu. I przeszedł sobie na podwójny talent. No i tutaj bym chyba rozwijał niebieskie talenty przede wszystkim. Idealnie, 12 do przodu. November.
Mamy Izuru znowu oraz Peko. Dobra, idealnie, idziemy na Marsa do przodu. 3, 4, 5, 6. Oj, tutaj jest dużo. Ja mógłbym tak naprawdę o jeden chodzić i byłbym zadowolony. Coś się dzieje? Okej, dostajemy znowu prezent i tym prezentem jest high jump. Czyli chyba to jest zmiana planszy? O ile dobrze pamiętam? Mamy Junko oraz Hagakure. To jest square on the current course. Aha! A nie, bo to losowo mi przerzuci, prawda? Nie, nie, nie zepsujmy tego. Jesteśmy w dobrym miejscu, ja bym nawet szedł powoli. Chyba nie musimy skończyć roku koniecznie. Oj, akurat na Junko wylądujemy. Mukuro, aha! Czyli jest Mukuro w tej grze. Karta podwójnego ruchu została dodana. Oj, na pewno nie dojdę. Jest Kokichi oraz Kiyotaka. Ale kurde, fartownie spadam na odpowiednie osoby. Double square. Podwójny efekt to jest? I znowu, co jest z tym Kokichim? O kurde, ale się zlewelujemy. Ciekawe, jak trafimy tak naprawdę. To może iść teraz mocno do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu razy 4 teraz będę miał, 17 level od razu wbity. Dobra, marzec, no nie zdążymy raczej w jeden ten. Zobaczmy, co się stanie po prostu, jak będziemy szli do przodu i levelowali. Biedny. Boże, ej, akurat z Teroteru bym się spotkał. Jestem ciekawy, jak takie spotkanie by się skończyło. Dobra. Egzamin? Ale to nie ma sensu tego też tłumaczyć. Oni w sumie powtarzają cały czas to samo. Więc to tak naprawdę... Okej. Aha, czyli teraz trafiamy na kurs rozpaczy przez to. O kurde. Spróbujmy gdzieś się dostać. Intelekt nam spadł, ale jesteśmy prawie przy końcu. Dzięki temu ukończymy to. Nie! Uff, myślałem już. Nie, ja bym chciał się ruszyć jeden albo dwa tak naprawdę. Co jest nie tak z moim szczęściem? Jeden albo dwa. Dwa albo trzy, sorry. Dobrze. Udało się. Teraz wbiłem level. Jest to jakaś bezpieczna w ogóle przystań? No nie, za bardzo. Ale przez to, że skończyliśmy już, możemy teraz walić. Ja bym wziął double move i bym użył teraz tego. I szóstka. Tak, 12. Lecimy do przodu. I zobaczmy, co teraz pójdziemy tak naprawdę. 4. Raz, dwa, trzy, cztery. To było opłacalne. Jeszcze się tutaj wylewelujemy, tak zrobimy na przekór wszystkiemu. Jest Himiko, jest Monomi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze! Oj! Może cofnąć? Może. Niebieski jestem. Pięć, dobra. I teraz w takim wypadku September. Dwa lub cztery, albo... No dwa, cztery, sześć tak naprawdę. Bardziej się opłaca nam duży rzut, bo tam mamy dwie parzyste liczby. Więc większa szansa na to, że będzie... O, 8 siła spada? Beznadzieja. Dzisiaj jest festiwal jesieni w szkole. Zdecydowałeś się pokazać swoje genialne wynalazki. Podchodzący uczniowie podziwiają twoją niesamowitą pracę. Hej, ty smutny, podejdź tutaj. Hej, świstra twarzy, podejdź tutaj. Hej, dogfucker! O kurde, nie mogę to opowiedzieć. Podejdź tutaj. Myślę, że to będzie Mondo, to będzie Mikan, a to będzie... Smutny, to może być smutne. Nie wiem, aż jestem ciekawy. Aha, to jest Mikan. A, mówisz o mnie? A droni by miałem powiedzieć. Cały mnie po butach. A wtedy będziesz mógł czcić moje wynalazki. Czy Dar właśnie zachęcasz ludzi do tego, żeby do ciebie podeszli? Bez jaj, a teraz wychodź tu! Płacz z wdzięczności,
że taka genialna dziewczyna, geniusz, wybrała ciebie. Nie za bardzo rozumiem, co się dzieje, więc proszę wybacz mi. Niesamowite. Jest tak wiele wynalazków. Naprawdę dużo. Nieprawdaż? Na pewno trzęsą ci się nogi. A znaczy inne obszary. Tak siak. Sprawia, że każdy, kto wejdzie na moją wystawę. Sprawiłem, że każdy, kto wejdzie na moją wystawę, jest pod wpływem hookup countera. I proszę. Wow. Rozumiem. Co masz na myśli, mówiąc rozumiem? Skoro jesteś taka miła, pokazałaś biednej zdezorientowanej Mikan wszystkie swoje wynalazki. Okej, coś dziwnego pokazało? Hookup counter to z iloma osobami się spotkaliśmy? Mikan. Dobra. Jeden albo dwa tej wezmę. To przynajmniej się... Pas trudna. Dobra. Raz, dwa, cztery, pięć. No dobra, spróbujmy czwórka po piątkę. Uff. No to jest strasznie bezpieczny kurs. Dobrze, już mam go zaliczonego. Oho. Dobra, dostajemy coś. Ciekawe co? Może ruch o ileś? Nie przeklikałem niestety. Nie było to najmądrzejsze. Ciekawe, jaki jest maksymalny level. Kyoko! I ciaki! Waifu! Same waifu! O 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Boże, do ciaki? Pewnie, że chcę. To zaraz drugi raz skończy ten kurs. Teraz coś w tym stanie. Karty ruchu o 0 dostałem. To pasuje do ciaki. Zdecydowanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pięć albo sześć, please. Dobra. Ty, ale jestem ciekaw, co się stanie, jeżeli jeszcze raz mi się uda przejść. Musiałbym teraz same szóstki lecieć, ale... Raz, dwa... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Tylko szóstkę mnie tutaj ratuje. Bez strachu, ludzie, bez strachu! Niebieskie fragmenty... Osiem, no najmniej ile mogliśmy mieć, ale spoko. Marzec, dobra. Raz, dwa, trzy... Nie, teraz ile bym nie wyrzucił, to wygrywam... Przydałoby się nie wyrzucić szóstki po prostu. Dobrze, idealnie. I co teraz się stanie? Dwa razy ukończyłem cel. Aha, nic się nie stało. Okej. Okay. Czas na egzamin, jednym słowem. A, tylko muszę się czegoś nauczyć, no właśnie. Bo tutaj teraz tak, inteligencja. Mógłbym wziąć Ice Freeze i zamrażać, ale z drugiej strony mógłbym tutaj się skupić na Steel Power Upie, albo Ice Power Upie. Albo na czymkolwiek, co by mi się tutaj przydało. Ale chyba bym zaryzykował i sprawił tego Ice Freeza. Dobra, mamy to. Zobaczmy, jak to będzie na tym egzaminie. O kurde, ej, a te kozaki. Mam najwyższy level z tej całej drużyny. Tak naprawdę. A i tak jesteśmy giga z cieniasami. Patrzcie, jak oni nawalają mocno. Przecież już padł. Ty, za ile uderzę? 32, aj, zabiliśmy. O, to już jest trochę lepiej. Na kraba mogę tylko użyć. Sacrifice na Miu. A tutaj Intellect Up na Miu. Dobra. O nie, Kibo nie zdążył rzucić na nas wzmocnienia. Gonta wrzucił oba ciosy, a my zamrażamy... tego? A nie, pokona... za jeden go uderzyłem? Dobra, wiesz co? Chyba jest po nas. Może wtedy spróbujemy walnąć. Sacrifice tutaj. Dobra. A, nie zdążyliśmy. Niestety. Nie, strasznie mocni są, powiem wam szczerze. Dobra. Teraz możemy chyba wybrać dzięki temu kurs dalszy.
No i dobra, spróbujmy jeszcze jeden na talent może teraz. A czy na pewno? No chyba tak, chyba bym poszedł na talent teraz. I dużo się ma po niebieskich punktów przede wszystkim, ale nie tylko. Bo tak naprawdę patrząc na rozwój naszej postaci, mamy teraz za szóstkę, za niebieskie same ulepszenie. Okej. Tak patrząc na to, kurde, tu nie ma ciekawych umiejętności tak naprawdę. Ice barrier. Są różne buffy, no tutaj trzeba nie też rozwijać. 14-16. 14-16, nie ma tej... A jest, influence up. Increases damage. Aha. Dobra, to skill power upa trzeba tutaj brać, no dobra. Niebieskie, czerwone, tak mniej więcej się skupiamy. Spróbujmy polecieć daleko. 3, 4, 5. Chusteczka, idealnie. O, jakiś evencik. A, to jest... Misiaki. Chyba jaką kartę dostaliśmy? Znowu za szybko... Encounter. Do Rantaro dzięki temu idziemy. Karta ruchu 2. Dobra. Niebieskiego startujmy dużo. Dużo, no na razie nie mam tego zbyt dużo, ale... Z drugiej strony będziemy mogli tego Ice Blasta rozwijać. Dobra, teraz tak. Karta ruchu 2, nie. Ja bym wolał ruszyć o 3, szczerze powiedziawszy. No i proszę bardzo, w końcu się uśmiecha do mnie szczęście. Karta o 3. I niebieskie ostakujemy. No jest superansko. Czerwiec. Nagito. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja bym mógł dwójkę i trójkę połączyć, a ja bym za zero się ruszył. A, to mogę jeszcze raz tego samego użyć, super. Dobrze wiedzieć w sumie. Dobra, spróbujmy się ruszyć dalej. Jest trochę ryzyko, jakbym czwórkę wyrzucił, ale nie wyrzuciłem i ląduję idealnie tam, gdzie chciałem. Czyli na podwójnym polu. Dobrze, udało się i... No i super, 42. Dobra, teraz trochę czerwonego bym jeszcze zdobył. Tylko muszę dojść do końca, chociaż czy to na ostatnim roku ma jakiekolwiek znaczenie? Przecież nie dostanę się na kurs rezerwowy w takim wypadku. Chyba, prawda? Dobra, czerwone fragmenty teraz trochę. No i super. Dobra, duży ruch znowuż. Teraz bym szedł już... myślałem, że na biegu i stanę. Czteczka? Czwóreczka. Kurczę, no. Najniższe coś może trafić. No, znowu oni. Dostałem kartę Acei. Aha, czyli jak wejdę na pole z Monokumą, w sensie na te pole takie czerwone, to po prostu mi się samo anuluje. Superancko. Dobra, szósteczka. Ładnie już mamy tych niebieskich fragmentów. Może zielonych trochę zebrać. Tak na wszelki przypadek. Dobra, duży ruch, zdecydowanie. Raz, dwa, trzy. Same czwórki wyrzucam teraz. Może zielonych trochę. 15. O! Twoja ostatnia wigilia w Akademii. Aj, twoja ostatnia zima w Akademii. Dzisiaj jest wigilia. Zdaję sobie sprawę z tego, jaki jest dzień. Natknęło cię. Wydeczoruję wszystkie dormitoria. Dam ci, bo główny upgrade świąteczny. Czas nieść dobrą nowinę. Dobra, może upgrade dla Kibo? Co ty, Ato Kibo? Cieszę się, że przyszedłeś. Mam dla ciebie super prezent. Myślałem, że masz zrobić ze mną mi przegląd. Och, zrobię przegląd. Ale dam ci zajebisty upgrade. Upgrade świąteczny? Masz na myśli nowe, niesamowite funkcje? Tak, zabryduję twoją funkcję światła, żeby świeciło się całe twoje ciało. Co? Ale poczekaj, jest więcej. Będziesz mógł też zmieniać kolory. Jak tylko będziesz chciał. To brzmi zabawnie, ale... Ale co? Mówisz, że ci się nie podoba? Cóż... Zawsze nie możesz doczekać otrzymania nowej funkcji od ciebie.
chyba wyciągasz ze mnie stronę, której nie jestem w stanie obliczyć. Ekscytujesz się tym? Ale... ten upgrade brzmi... derivative? Tak nieoryginalnie. Trochę jestem zawiedziony, szczerze. To jest poniżej twojej godności. Na pewno myślisz coś lepszego, więc proszę, dajmy sobie dzisiaj spokój. O, poczekaj! Oj, mogę zobaczyć ten? Nie mogę. Skoro już i tak tu przyszedłeś, przynajmniej wyjdziesz czując się dobrze. Połóż się. Cóż, jeżeli to tylko przegląd. Zrobiłaś bardzo dokładny przegląd, Kibo. O, roba. Ale mam fragmenty dzięki temu. Superancko. Ta miłość będzie na pewno mocniejsza od Riomy, bo już wiedziałem chociaż trochę, co robię. Raz, dwa... trzy, cztery, pięć, sześć... No, pięć albo sześć by się najbardziej przydało. No, to cztery. Chyba, że... a nie, nie mogę tędy pójść. Okej. Spacer. I nawet przejeżdża cię pędzący monokit. Ale zrobiło mu się przykro ciebie i podzielił się z tobą miotkiem, jak w przeprosiny. Co? Fokus. Aj, muszę bardziej się tych eventach skupiać. A tam jest Murkuma w ogóle z nami. Dobra. Gdybyśmy dotarli na koniec, to... o, idealnie się trafiło. Akane. Owari. I mamy kolejny event. No zaś... książkę rocznikową, należącą do uczniów sprzed paru lat. Jest tu dużo obrazków, kiedy oni bawili się dobrze. Czy twoja książka rocznikowa też będzie taka szczęśliwa? Zaczynasz czuć sentyment. Po prostu się zwiększa. To jest trochę zastanawiające, bo te eventy bardzo szybko się powtarzają. I szczerze wam powiem, że mam nadzieję, że ten tryb... o kurde. Czy chcę mieć operację, czy nie chcę? Chcę mieć operację. Szkoda, że nie przeczytałem. Myślałem, że to jest normalny event taki, że nam coś dadzą. Ale to dobrze wiedzieć, że jest więcej. Będę trochę bardziej ostrożniejszy. Zostaw to nam. Zdecydowanie zwiększymy twoje zdolności. Warto było im zaufać? Ej, coś nie tak? Wszystko gra? Oj. O, wstałaś. Jak się czujesz? Zjadłeś coś dziwnego? Operacja? Że my sugerowaliśmy? O czym ty radasz? Nie pamiętam nic takiego. Szczególnie nie pamiętam tego, że się nie udała. I że twoje atrybuty spadły zamiast wzrosnąć. O nie. Wow. Dosłownie straciliśmy wszystko tak dużo, że to jest niesamowite. Ale chamstwo. Dosłownie wszystko straciliśmy. Jeszcze nie dolecimy do końca. Jeszcze nie dolecimy do końca. To jest takie chamstwo, że nie mogę... zatkało mnie. Dar, to jest znowu... tutaj jest ten prezent znowuż. Ale chamstwo totalne. Nie sądziłem, że opuścisz... to jest znowu to samo. Ale warto, że się staraliśmy. Jest ukończenie jakby. Ale chamstwo. Ale skurczybyctwo po prostu. Dobrze, tutaj mam dużo nafarmione. Ale jestem zawiedziony bardzo mocno. Zwiększą też siłę lodowych ataków. I teraz tak naprawdę mogę to rozwijać. Jeszcze raz jestem w stanie to rozwinąć. Ale jest mi szkoda po prostu, bo naprawdę ogromny progres straciłem przez to. To już mi nie stać niestety, ale będę mógł jeszcze chyba to trochę wzmocnić. Ice freeze. Tak. Ale jestem zawiedziony. Development complete. Dobra, moi drodzy. Skończyło się nasze życie tutaj, a to jest to samo, to jest ceremonia, którą zakończyłem. Panie, jak skończę, muszę upewnić się, że nikt nie będzie dotyczył mojego pokoju, ani mojego laboratorium badawczego. Chociaż tam trzymam wszystkie moje wynalazki, które pozwalają być produktywne we śnie.
I tak mi Iruma skończyła Hope Speed Academy. No ale powiem wam, że i tak jestem strasznie zawiedziony, że trafiła mi się ta operacja. Tak czy siak, moi drodzy, w tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Słuchajcie, no to przez najbliższe odcinki się trochę polewelujemy. Potem spróbujemy, jak będziemy mieli całą czwórkę, uderzyć i po prostu wygrać. Spróbować, gdzie to idziemy w ogóle, jak będą wyglądały te podziemia. Bo podejrzewam, że one nie będą takie łatwe. Podejrzewam, że te postacie naprawdę trzeba będzie mocno wylewelować. Ale to zobaczymy już w kolejnym odcinku. W tym odcinku dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się cieplutko. No i oczywiście zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję, jeżeli materiał wam się podobał. Kolejny już w piąteczek, wtedy widzimy się dalej w planie rozwoju, po prostu w planie rozwoju, także trzymajcie się, no i hej, papa.